Hej, ja jestem Marek, a w dzisiejszym odcinku pokażę, jak zrobić logo Lego z Twoim imieniem w środku. Pracę rozpoczniemy od narysowania kwadratu 160 na 160. Wyśrodkujmy go o klawisz P. Usuńmy obrys, nadajmy mu czarny kolor wypełnienia. Kwadrat mi się dodał z zaokrąglonymi narożnikami. Usunę te zaokrąglenia. Powielę kwadrat klikając plus na numerycznej. Możemy go pomniejszyć proporcjonalnie, powiedzmy o 4. Nadajmy kolor czerwony, żeby tutaj się trochę wyróżniło, to ok, może tak zostać. Dodam swoje imię. Powiększę. Ja wykorzystam tutaj font o nazwie Legotik. Font, link do fontu podam w opisie. To trochę zawęzimy, może coś takiego, wyśrodkujmy to. Jak widać, font jest bez, tak jakby bez wypełnienia. Jego wypełnieniem jest tutaj ten czarny obrys, zatem przeciągnę go niżej, powielę, ten powielony tekst przekształcę w krzywe, następnie rozłączę. I ten zewnętrzny obrys nadam mu kolor żółty i przyciągnę wyżej. I wykonam jeszcze jedną operację na nim, mianowicie spawanie. Mogę usunąć wypełnienie, ponieważ mamy ten żółty kolor. Teraz zajmiemy się tym dolnym. Usuńmy mu chwilowo wypełnienie i nadajmy obrys. Musimy się pozbyć tych dwóch elementów. Kasujemy to. Nadajmy białe wypełnienie i wejdźmy w kontur. Zróbmy jego grubość na 0,5. Ustawmy go za wypełnieniem, aby był i skalowany z obrazem. Klikamy OK. Zgrupujmy, zaznaczmy ten tekst. Klikamy CE, aby ten biały tekst pojawił się. Czy przesunął się na spód pod ten czarny obrys. Przesuńmy niżej. Żółty kolor powinien być na samym dole. Przesuń na spód stronę. Nadajmy mu grubość powiedzmy 5 mm. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wyśrodkujmy. No i prawie trafiliśmy. Powinien mieć 6, oczywiście. Zgrupowałem całość razem. Klikam P i wyśrodkowuję to w naszym polu roboczym. Całość jest w zasadzie wyśrodkowana, jak widać. Udało nam się ukończyć i efekt końcowy jest całkiem przyzwoity. Zachęcam do zostawienia subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Łapki w górę, komentarze również mile widziane. Ode mnie to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć.